Żył kiedyś, moi mili, wielki człowiek, Polak, profesor filozofii, człowiek o przedwojennej aparycji, zachowaniu i błyskotliwym intelekcie. Profesor Bogusław Wolniewicz. Świeć, Panie, nad jego duszą, chociaż sam uważał się za niewierzącego. Człowiek ten podczas jednego z wykładów znakomicie opisał to wszystko, o czym dziś mówiliśmy. Ci, którzy już o nim zapomnieli, będą mieli możliwość odświeżyć sobie pamięć. A ci, którzy go nie poznali, z pewnością będą poszukiwali zarówno jego książek, jak i nagrań w internecie po tym, co tutaj usłyszą. Od 30 z górą lat obraz Polski w świecie jest z premedytacją plamiony i wypaczany. Przodują w tym środowiska żydowskie, zwłaszcza amerykańskie. Ci z Brooklynu, jak ich nazywam. Ręka w rękę z nimi idą równie nam nieprzyjazne środowiska niemieckie. Te, co znowu prą na wschód. Międzynarodowe zniesławianie naszego narodu stanowi wielką operację polityczną prowadzoną z nieubłaganym uporem i konsekwencją. Nazywam ją krótko podstawianiem Polski. Podstawianie to opisaliśmy z kolegą, profesorem Zbigniewem Musiałem w książce Ksenofobia i wspólnota, wydanej 7 lat temu przez wydawnictwo Arkana. Główną jej tezą było, że powszechne dzisiaj demonizowanie ksenofobii jest błędem. Oznacza ona bowiem jedynie, ksenofobia, wyraźne odróżnianie swoich od obcych i nierówne ich traktowanie. A to jest niezbędne dla istnienia jakiejkolwiek ludzkiej wspólnoty. Ta różnica, my i oni, swoi i obcy. Liczyliśmy trochę, że książka da okazję do głębszej dyskusji o antagonizmach polsko-żydowskich i żydowsko-polskich. Nic podobnego. Ze strony polskiej powitało książkę trwożliwe milczenie. Ze strony żydowskiej próby oszkalowania nas podjęte przez dwóch znanych jej przedstawicieli, Ireneusza Krzemińskiego i Henryka Schleifera. Podstawianie Polski polega na dążeniu, by winę za zagładę Żydów europejskich przesuwać w świadomości społecznej stopniowo z Niemców na Polaków, jako na rzekomych tej zagłady współsprawców i współwinowajców. Na pytanie, kto winien, odpowiedź historycznie prawdziwa brzmi oczywiście Niemcy. Odpowiedź politycznie poprawna brzmi inaczej. Naziści i Polacy. Podstawianie Polski nie idzie oczywiście drogą racjonalnej argumentacji, bo to niemożliwe. Idzie drogą społecznej tresury. Odruchowo zagłada Żydów ma przestać kojarzyć się ludziom z Niemcami, a zacząć kojarzyć się z Polakami. Dlatego dba się, by gdziekolwiek mowa o zagładzie Żydów, dać też wzmiankę o Polsce. Stąd uporczywie powtarzana formuła polskie obozy śmierci, tłumaczona potem kłamliwie jako skrót myślowy. Odwrotnie, dba się także, by gdziekolwiek mowa o Polsce, napomknąć też jakoś o zagładzie Żydów.
Stąd uporczywe gadanie o polskim antysemityzmie, nigdy o niemieckim czy francuskim. A także powtarzanie, że Polska to wielki cmentarz żydostwa, z cichą sugestią, że grabarzami byliśmy my. Proste to, a skuteczne. Stosuje się również zabiegi chytrzejsze. W 1978 roku wyprodukowano w Ameryce głośny serial Holokaust, od którego w ogóle nazwa ta, etymologicznie bezsensowna, zaczęła swą wielką karierę propagandową. W serialu pokazuje się mord na Żydach wileńskich, dokonywany przez jakąś formację miejscową. Historycznie byli to rzecz jasna litewscy szaulisi, ale tego się nie mówi. Za to pokazuje się ich ubranych w rogatywki, czyli z nakryciem głowy, jakiego używały i używają na świecie tylko formacje polskie. Propagandowe podstawianie Polski daje efekty. Oto przykład, drobny, a wymowny. Znany dziennik hiszpański, El País, znaczy to kraj, pisze o nas w marcu 2007 roku. Cytuję. Mimo, że w Polsce już prawie nie ma Żydów, Polacy są wciąż największymi antysemitami w Europie. Ich niechęć wywodzi się z chrześcijaństwa. Nie ma najmniejszej wątpliwości, pisze El País, że Polska odegrała kluczową rolę w nikczemnych działaniach, które doprowadziły do wymordowania 2/3 całej ludności żydowskiej w Europie. Zauważmy, że z pola widzenia znikli tu już nie tylko Niemcy, lecz nawet naziści. Zostaliśmy tylko my, Polacy. Najwięksi antysemici w Europie. I nasza kluczowa rola w mordzie na Żydach, co do której El País, jak deklaruje, nie ma najmniejszej wątpliwości. Wypowiedź ta nie jest pojedynczym wybrykiem. Jest małą cząstką wielkiej operacji wycelowanej prosto w nas. Komuś potrzeba czarnej owcy. I tą owcą mamy być my. Podstawianie Polski trwa. Jego kulminacją była jak dotąd sprawa Jedwabnego. Ale to nie koniec. Światowy rozgłos, jaki sprawie Jedwabnego nadano, wskazuje, że operacja przeciwko nam weszła w nową fazę zaostrzoną. Muszę tu rzec coś o sobie. Mnie samemu dopiero paszkwil Grossa uświadomił, co się święci. Nie tyle nawet sam ten paszkwil, bo to propagandowy śmieć, ile ten frenetyczny zachwyt, jaki wzbudził wśród Żydów, także polskich. Mamy wreszcie tych Polaków pod sztychem i już się nam nie wymkną. Taki duch wionął z tej wrzawy, paskudny. Przez wiele lat byłem skłonny odnosić się do niemiłych nam poczynań żydowskich ze zrozumieniem dla powagi ich dziejów i ich cierpienia. Dziś jestem znacznie mniej skłonny. Jedwabne coś w nas Polakach zmieniło, ale inaczej niż myślano. Gorąca chęć, by poderwać w nas nasze poczucie narodowe, ujawnia się rozmaicie. Oto świeży przykład sprzed miesiąca.
profesor Yehuda Bauer z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, wielki podobno znawca najnowszej historii Żydów, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. Poucza nas tam między innymi, że, tu cytuję Bauera, prawdziwą przyczyną masakry w Jedwabnym był fakt, że tamtejszy biskup był wyjątkowo antyżydowski. Nie o to jednak mi chodzi. Bauer wypowiada się również na temat ekscesów wobec Żydów, do jakich doszło w listopadzie 1918 roku podczas naszych walk z Ukraińcami o Lwów. Mówi, cytuję Bauera, znane są pogromy, jakich we Lwowie i okolicach dopuścili się wówczas Polacy, między innymi żołnierze armii Józefa Hallera. Hallerczycy. Błękitna armia, takie mundury mieli, sformowana pod koniec tamtej wojny we Francji, to przecież jedna z polskich legend. Pamiętam, jak przed wojną maszerowali szeroką. Hallerczycy idą. Armia Hallera, i tu się mówi, że oni brali udział w jakichś ekscesach antyżydowskich. Armia Hallera została przepuszczona, została sformułowana we Francji, a przepuszczona przez Niemcy do Polski dopiero w kwietniu 19 roku. Jakże więc jej żołnierze mogli dopuszczać się czegokolwiek we Lwowie pół roku wcześniej? Oczywiście nie mogli, bo ich tam wtedy nie było. I wielki znawca historii powinien to wiedzieć. Nie wie, a paple, byle opluć coś nam Polakom drogiego. Z tą paplaniną o Hallerczykach mordujących we Lwowie rzekomo Żydów spotykam się tu zresztą nie po raz pierwszy. To musi być u nich element ich antypolskiego folkloru. Operacja podstawiania nas za Niemców rodzi wiele pytań. Dwa zdają mi się najważniejsze. Primo, jakie są naprawdę cele tej operacji? I sekundo, jak wobec tej operacji mamy się zachować? Na pierwsze, o co do celów, nie odpowiem. Trzeba by tu sięgnąć bardzo daleko, a to, co miałbym wtedy do powiedzenia, wypadłoby zbyt hipotetycznie. Powiem o tym tylko jedno. Wielu sądzi, że cel podstawiania Polski jest jasny. Pod pretekstem tak zwanej restytucji mienia żydowskiego, ich międzynarodowe agendy chcą wymusić na nas gigantyczny haracz. Światowy Kongres Żydów, World Jewish Conference, cel taki wręcz zdeklarował. I to ze zdumiewającą otwartością. W kwietniu 1996 roku sekretarz generalny tego kongresu, Israel Singer, zapowiedział, że kongres, tu cytuję, przeprowadzi wkrótce międzynarodową kampanię propagandową, która zmusi rząd polski do zwrotu mienia zagarniętego Żydom podczas II wojny światowej. A jeżeli Polska tych żądań nie spełni, to będzie publicznie atakowana i poniżana. Attacked and humiliated. Tak więc można rzec, podstawianie Polski to właśnie realizacja owej zapowiedzi. Żydzi to naród poważny. Gruźb nie rzucają na wiatr. Wszystko to prawda, a jednak moim zdaniem nie o pieniądze tu głównie chodzi. To znaczy, o nie chodzi też, ale nie o nie przede wszystkim.
cel główny operacji jest nie finansowy, lecz polityczny. A cel ten brzmi tak. My, naród polski, mamy raz na zawsze uznać swój walny udział w żydobójstwie XX wieku i się za to przed nimi ukorzyć. Haracz ma to nasze ukorzenie się tylko przypieczętować. Zawoła się wtedy: patrzcie, płacą, choć nie musieli. Czemu więc płacą? Bo mają naszą krew na swoich rękach i tak chcą ją zmyć. Nikczemny występ Aleksandra Kwaśniewskiego w Jedwabnym nie załatwił sprawy z tamtego punktu widzenia. Choć znowu nie dlatego, że nie poszła za nim gotówka. Kwaśniewski nie ważył się jednak przepraszać tam w imieniu narodu. Przepraszał jedynie, tak to mówił, w imieniu swoim i tych Polaków, co myślą jak on. Więc na pewno nie wszystkich. Sobie i swojej klice załatwił tym wprawdzie dalsze poparcie krajowe i zagraniczne, o czym go też natychmiast zapewnił ówczesny ambasador Izraela w Polsce, Szewach Weiss. Nie sposób nie przytoczyć tu słów Weissa. Ja już je kiedyś na antenie Radia Maria cytowałem, ale one są tak piękne, że nie mogę sobie odmówić, żeby je jeszcze raz tutaj Państwu zaprezentować. Co powiedział Weiss dzień po tej uroczystości w Jedwabnym? Mówi Weiss: byłem wczoraj w Jedwabnym, słuchałem przemówienia prezydenta Kwaśniewskiego. Prezydent Kwaśniewski jest od wczoraj obywatelem Europy i świata. On skoczył 100 kilometrów do przodu. On miał tę odwagę, by powiedzieć swojemu narodowi. Powiedział, że Polacy palili swoich sąsiadów. Nie tylko w Jedwabnym, w innych miasteczkach też. Jego słowa w Jedwabnym są dla mnie jeszcze ważniejsze niż gest i słowa Willy Brandta kiedyś w Warszawie. Słowa prezydenta Polski trafiły wszędzie, usłyszał je cały świat. Polacy mordowali Żydów. Tak powiedział prezydent Polski. On reprezentuje tę piękną, uczciwą, nową Polskę, z którą my powinniśmy mieć kontakt. Na uroczystościach w Jedwabnym z prezydentem Kwaśniewskim byli reprezentanci polityczni Polski postępowej, nowoczesnej, europejskiej. Profesor Władysław Bartoszewski, profesor Bronisław Geremek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz. 10 lipca Polska weszła do Europy, kończy Weiss. Nie wtedy weszła, tylko 1000 lat wcześniej i nie ambasadorowi Izraela o tym wyrokować. Ważne. Ważne, że Jedwabne sprawy nie zamknęło, bo ta piękna nowa Polska, co tak służbiście wystąpiła tam w Jedwabnym w Jarmułkach, wszyscy oni ci wymienieni, to nie była cała Polska, tylko jej mały kawałeczek. Naród się nie ukorzył. Zanim podejmę pytanie numer dwa, co robić, wróćmy jeszcze do wywiadu Yehudy Bauera. Widać bowiem na nim, jak systematycznie druga strona działa.
jego wywiad był odpowiedzią na wcześniejszy wywiad profesora Krzysztofa Jasiewicza, autora książki Rzeczywistość sowiecka 39-41 w świadectwach polskich Żydów. A tam u Jasiewicza w tym znajdujemy informację następującą. U Jasiewicza podkreślam. Norman Davis w jednym z wywiadów opowiadał, że w latach 70. do Londynu przyjechał znany historyk Holokaustu Yehuda Bauer. Ambasada Izraela zorganizowała z nim spotkanie, na które zaprosiła wszystkich historyków żydowskiego pochodzenia zamieszkujących w Anglii. Davis dostał się tam dzięki znajomości z Polońskim, to taki inny żydowski historyk, i był zszokowany. Bauer przedstawił bowiem instruktaż, jak należy pisać o II wojnie światowej. Po pierwsze, cierpienia Żydów należy wyłączyć z losów innych narodów. Po drugie, ludzi należy podzielić na 3 kategorie. Katów, obojętnych i ofiary. Kaci to naziści i ich kolaboranci. Obojętni to Polacy. A ofiary to oczywiście Żydzi. Na żadne niuanse nie ma miejsca. A ofiary to oczywiście Żydzi. Na żadne niuanse nie ma miejsca. Zauważmy, że zaostrzanie operacji wobec nas polega teraz na przesuwaniu nas z kategorii obojętnych do kategorii katów. Jak w Jedwabnym. Mnie chodzi jednak o coś innego. Tam to był instruktaż, a ów ostatni wywiad Bauera to jest nowy instruktaż zaktualizowany. Zawiera nowe wytyczne, jak pisać o postawie polskich Żydów na kresach po 17 września 1939 roku. My Polacy, wiedzieliśmy, że w swej masie tamtejsi Żydzi przyjęli zwycięskich Sowietów z radością, z wrogością zaś odnosili się do pobitych Polaków. Ich wytyczne, te bauerowskie, były jednak dotąd takie. Wypierać się owej radości w żywe oczy. Entuzjazmu Żydów dla wkraczających Sowietów nie było, to są wymysły i insynuacje polskich antysemitów. Ta wersja obowiązywała jeszcze rok temu. Jest na przykład obecna, każdy może ją tam odnaleźć, w głośnym i paskudnym wywiadzie Aliny Całej z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tymczasem, odkąd po Jedwabnym nasi co uczciwsi historycy zaczęli przyglądać się sprawie dokładniej, a książka profesora Jasiewicza jest jednym z owoców tego przyglądania się, stawało się coraz bardziej widocznym, że entuzjazm rzeczywiście był. W tej sytuacji stara instrukcja, by się go po prostu wypierać, stała się niewygodna. Więc Yehuda Bauer spieszy dać nową. Z prawdą ma ona tyle wspólnego, co tamta, ale trzeba przyznać, i to doceńmy, że propagandowo zrobiona została po mistrzowsku. Stara instrukcja była prosta. Żadnej radości nie było. Nowa zaś mówi tak. Masowa radość wprawdzie była, ale powód miała całkiem inny niż się myśli. Żydzi na Kresach nie cieszyli się, że przyszli Sowieci, tylko że nie przyszli Niemcy. Oto co mówi sam Bauer, cytuję. Zjawisko wiwatowania na widok sowieckich czołgów miało swoje przyczyny. Po pierwsze, alternatywą dla Żydów byli Niemcy.
Polacy powinni spróbować postawić się w ich sytuacji. Naprawdę nie ma się Żydom co dziwić, że woleli bolszewików. W jednej, tutaj dalej mówi Bauer, w jednej relacji z Równego znalazłem znamienne słowa. I tu on je cytuje niby. Mieliśmy wybór, tamten ktoś z Równego mówi. Mieliśmy wybór między wyrokiem śmierci u Niemców lub wyrokiem życia u Sowietów. Powtarzam, mówi Bauer, cały grzech Żydów polegał na tym, że woleli Sowietów od Niemców. Woleli Sowietów od Niemców. To jest właśnie ta nowa instrukcja. Kłamliwa, bo skąd Żyd z Równego mógł we wrześniu 1939 roku wiedzieć, jaki wyrok wydadzą na niego Niemcy półtora roku później? Mordowanie Żydów zaczęło się dopiero z uderzeniem na Związek Radziecki, czyli w końcu czerwca 1941 roku. Przedtem Niemcy mordowali Polaków, jak w podtoruńskiej Barbarce, tutaj. Barbarka w tym kierunku chyba jest, nie, tam, 4 kilometry tu stąd. Jak w to podtoruńskiej Barbarce, albo jak tych 114 czerwca 1940 roku pojechali z pierwszym transportem do Oświęcimia. Pojedynczo wśród tych mordowanych wtedy byli na pewno także jacyś polscy Żydzi, ale nie jako Żydzi, tylko jako polska inteligencja. Ta zaś relacja z Równego, którą chce nas tumanić Bauer, to jakiś późniejszy fabrykat, jeżeli nie wręcz falsyfikat. Jesienią 1939 roku Żydzi na Kresach nie mieli pojęcia, co ich czeka. Antoni Słonimski, uciekając jak wielu ku Rumunii wtedy, zatrzymał się w Brodach u jakiejś rodziny żydowskiej. Innych zresztą pewnie w Brodach wtedy nie było. I pisze tak, Słonimski, alfabet wspomnień jego. Pokrzepiony posiłkiem wdałem się w rozmowę ze starym Żydem. Zadziwił mnie raz jeszcze zanik instynktu samozachowawczego, czy też uparta wiara Żydów w cywilizację niemiecką. Czegoż miałem wymagać od ciemnego Żyda z Brodów, jeżeli przyjaciel mój, krytyk literacki, wyśmiewał mnie, gdy tłumaczyłem, że hitlerowcy będą to robili, co już robią u siebie i w Austrii. Tak samo ironicznie zapytał mnie stary Żyd w Brodach. Panie Słonimski, pan wierzy, że taki kulturalny naród może rabować? Nie bał się Niemców. Bał się pogromów. I ja, pisze Słonimski, nie zdawałem sobie wtedy sprawy z ogromu klęski. Nie wierzyłem przez chwilę, że zagrożony jest sam byt narodu. Taka jest prawda, nie taka, jaką podsuwa nam nowa instrukcja Jehudy Bauera. Ale zapamiętajmy jej fabułę, bo jeszcze nie raz się z nią spotkamy. Nowa instrukcja zresztą już działa. O wywiadzie Jasiewicza wypowiadał się także Antoni Poloński, ten sam, co tam wprowadzał Davisa do ich ambasady w Londynie. I Poloński mówi tak. Rzeczywiście część polskich Żydów z zadowoleniem przyjęła wkroczenie Sowietów na Kresy. Tego nikt rozsądny nie neguje. Jednakże należy pamiętać, że po rozpadzie państwa polskiego alternatywą Sowietów byli Niemcy, a więc rozwiązanie dla Żydów znacznie bardziej niebezpieczne. Tak się fałszuje historię, podług instrukcji. Pytanie, co my mamy robić? Odpowiedź jest krótka w słowie, długa w czynie.
piętnować zdradę narodową i sprzedawczykostwo. Piętnować publicznie i imiennie. To wystarczy. Główne zagrożenie idzie bowiem od wewnątrz. Podstawiacze operują z zagranicy, ale bez popleczników na miejscu niewiele by zdziałali. Gdy oczerniają nas obcy, moc dowodową ma to małą, ale gdy swoi, to sprawa jest inna. Pierwszą Rzeczpospolitą zgubiło sprzedawczykostwo i niesłychana wyrozumiałość i pobłażanie wobec niego. Tak samo może zginąć trzecia i to rychło. Arabskie przysłowie mówi, padający wielbłąd przyciąga wiele noży. Lud Warszawy odpowiada na to, jak widziałem ostatnio w autobusie, przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy Tuska. Zapewne przeżyjemy, tylko jak? Ze współdziałaniem polskim w operacji podstawiania nas za Niemców spotykamy się co rusz. Jedwabne nie całkiem się udało. Polacy mieli sami uznać się tam za naród żydobójców, który winien czynić za to przed nimi nieustającą pokutę. Tymczasem naród polski tego weksla przez innych nań wystawionego nie podżyrował i weksel został płonny. Dlatego po 5 latach próbę zmuszenia nas do tego żyra szantażem ponowiono. Tym razem na tle prowokacji kieleckiej z lipca 1946 roku. Gross wydał nowy paszkwil, w którym tezy takie jak, na przykład tu cytuję, antysemityzm był integralną częścią polskiego katolicyzmu, albo udział Polaków katolików w mordowaniu współobywateli Żydów był zjawiskiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju. Udział Polaków katolików w mordowaniu współobywateli Żydów był zjawiskiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju. Należą do najniewinniejszych. Paszkwil nosi tytuł strach. Znaczy strach nas, Polaków, przed odpowiedzialnością za to, cośmy zrobili rzekomo według nich. Książce nadano znowu niebywały rozgłos. Elie Wiesel. Znany Polakożerca i laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Tak oceniał ją, tą książkę Grossa, nową, na łamach gazety Washington Post. Wszystko, co niskie, prymitywne, plugawe i nikczemne w ludzkim zwierzęciu, zostało przeanalizowane na tych stronach Grossa. Dla Amerykanina jest jasne, że te ludzkie zwierzęta to my, tubylcy z Nadwisły. Profesor Ewa Thompson z Uniwersytetu Rice'a w Houston, Polka z pochodzenia i nam życzliwa, tak opisuje efekt tej drugiej publikacji Grossa. Dla amerykańskich środowisk opiniotwórczych strach Grossa bardzo szybko stał się Biblią, niepodważalną prawdą objawioną o historii Polski i o Polakach. Jakakolwiek próba obrony naszych racji była z góry skazana na porażkę. Próba sporu ze środowiskami żydowskimi w USA, podjęta przez tutejszych Polaków, jest jak próba ataku z patykiem na czołg. To samo mówi Frank Milewski z Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jak poprzednia książka Grossa, strach wyrządził sprawie polskiej w Stanach Zjednoczonych gigantyczne szkody. Tak było i jest w Ameryce. A jak u nas? U nas szykowano to samo polskimi rękami. W
styczniu 2008 roku krakowskie wydawnictwo Znak wydało Grossa po polsku, tym samym go międzynarodowo uwierzytelniając. Odpowiedzialność za tę publikację i za promocję tego paszkwilu Grossa w Polsce ponosi osobiście prezes Znaku Henryk Woźniakowski. Choć on sam jednemu podobnie upaja się zapewne poczuciem własnej szlachetności i obiektywizmu, jak on gdzieś wojewoda Opaliński pod Ujściem. Ale co tam Znak? Do promocji Grossa przyłączył się Uniwersytet Jagielloński, Alma Mater Polonie, nobilitując w ten sposób jego paszkwil naukowo. W Auditorium Maximum na UJ-cie zorganizowano mu 24 stycznia 2008 roku wielką fetę, a w jej prezydium zasiedli Adam Michnik, Jan Tomasz Gross, profesor Andrzej Chwalba, jakiś nieznany mi były prorektor UJ-u, doktor Jakub Petelewicz z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk oraz doktor Marek Edelman, który pod koniec życia najwyraźniej tracił swoją dawną, podziwu godną równowagę sądu. Jak rektor UJ-u mógł dopuścić u siebie do tej szopki otwarcie antypolskiej i antykatolickiej? Michnik pytał tam, cytuję Michnika, zwracając się do zgromadzonej gawiedzi, tam pytał: kiedy polski kościół, episkopat, kardynał Dziwisz, arcybiskup Nycz, prymas Głęb wreszcie powiedzą: wstydzimy się dokumentu biskupa Kieleckiego, Kaczmarka? Zgodę rektora tłumaczę sobie tylko jego obawą przed międzynarodową nagonką na Uniwersytet Jagielloński, gdyby odmówił. Jak widać, zamach wzięto wielki, a jednak operacja Strach spaliła na panewce.